Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie, dzisiaj znowu witam się z Wami od razu śniadaniem, bo nie jest ono zbyt skomplikowane, jak widzicie, więc myślę, że nie ma czego pokazywać, jak co zrobiłam, bo po prostu mam dzisiaj na śniadanie dwa jajka sadzone, dwa domowe ogórki kiszone i słuchajcie, papryki posmarowane serkiem śmietankowym i posypane ziarnami po prostu. To też Wam kiedyś pokazywałam, że robię słoiczek z taką mieszanką do pieczywa, bułek i właśnie tego typu papryk czy sałat. I to są czarny sezam, biały sezam, trochę czosnku granulowanego, suszona cebula, sól, trochę czarnuszki i tyle. Świetnie się właśnie sprawdza do tego typu dań. I słuchajcie, ten, kto mnie ogląda już długo, to wie, że często właśnie robię sobie takie a la kanapki z papryki albo z sałaty i uważam, że jest to świetna alternatywa, jeżeli nie macie w domu pieczywa albo jeżeli chcecie to pieczywo ograniczyć. Także dzień dobry jeszcze raz, witam się z Wami takim śniadankiem. Dajcie znać w komentarzach, co Wy dzisiaj mieliście dobrego na śniadanie. Ostatnio jedna z Was pytała, gdzie są kotki? Natalia, to dla Ciebie. No i dla babci powiedz. No i oczywiście dla babci Eweliny. Cześć, Jimmy. Zabieram się za obiad i ci, co mnie już dobrze znają i oglądają od jakiegoś czasu, to znają mój przepis na konfitowane, na grzanki z konfitowanymi pomidorkami, które i przepis ten jest genialny, więc polecam Wam go zrobić. Ja się postaram Wam podlinkować gdzieś przepis. A zresztą podlinkuję Wam po prostu jakiś film, w którym robię te grzanki, a dzisiaj mam ochotę na takie właśnie konfitowane pomidorki, ale z makaronem. Na maksa naszła mnie taka ochota. Jak widzicie, strasznie mam mało tych pomidorków i mam tylko jednego pomidora malinowego, więc musi mi to starczyć. Na szczęście dzisiaj ja obiad robię tylko dla siebie, więc jakoś sobie poradzimy. Także zaraz Wam przypomnę, jak te pomidorki robię. Wstawiłam już wodę na makaron, zrobię sobie penę i całość jeszcze posypię mozzarellą. I przypomnę, że do tych... Oj, woda mi się już gotuje. Przypomnę, że do tych pomidorków potrzebne Wam jest tylko oliwa, odrobinę miodu lub syropu z agawy, syropu klonowego, w zależności czy jecie miód, czy nie. Ja najbardziej lubię z miodem. Do tego zioła zawsze obowiązkowo tymianek. Dzisiaj dodatkowo dam jeszcze bazylię i oregano. Do tego tylko jeszcze szczypta soli i pieprzu i tyle. Więc już wrzucam makaron do garnka i zaczynam robić pomidorki. Pokażę Wam na przebitce, co i jak. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. I obiad gotowy. I słuchajcie, to jest takie niby nic, ale jak to smakuje. Jeszcze dałam dzisiaj trochę granulowanego czosnku. I naprawdę, dajcie znać, czy już jedliście te konfitowane pomidorki z mojego przepisu. A jak nie, to naprawdę koniecznie musicie je zrobić, bo są genialne zarówno w połączeniu z makaronem, jak i z grzanką.
Także bardzo Wam polecam. Mówię, to mi zajęło no tyle, ile mi się makaron ugotowały, czyli 7 minut. 7 minut zajęło mi zrobienie tego obiadu. Jest przepyszny. Polecam. Robię kolację i słuchajcie, dzisiaj na kolację postanowiłam, że będą szybkie, leniwe, do których użyję tofu zamiast twarogu. Ale zobaczyłam te śliwki, że mi jeszcze zostały. I wiecie, co zrobimy jednak zamiast tych leniwych? Zrobimy sobie knedle ze śliwkami. Mega fajny jest to pomysł dla osób, które nie jedzą glutenu, nie jedzą wegańsko i uważam, że zrobienie knedli jest bardzo proste, bo tak naprawdę potrzebujecie ile? Dwóch składników. Ja tutaj mam ziemniaki, które rozgniotłam ugotowane. Mam tutaj około 800 gramów ziemniaków, już ugotowane, jak widzicie, rozgniecione, do tego mąka ziemniaczana. Ja dam jeszcze szczyptę soli i będziemy do środka wkładać śliwkę. I gotować, i tyle. A później jeszcze zrobimy do tego sosik, bo też mam pomysł, co do tych knedli będzie pasowało, ale to później zobaczycie. A ja się biorę za dodawanie mąki, ugniatanie i formowanie knedli. Kluski ugotowane i teraz słuchajcie, będę robiła do nich sosik i najpierw podprażę migdały, bo ostatnio jak robiłam te drożdżówki, to uznałam, że połączenie śliwka-migdał to połączenie idealne, więc zrobię tak, że podprażę te migdały, później dodam margaryny, możecie dodać masło albo margaryny jak chcecie, później jeszcze dodam cynamonu i cukru możecie dodać albo erytrytolu. Ja dodam erytrytolu i polejemy nasze kluki właśnie takim sosikiem. Teraz dodaję margaryny. Dodam trochę więcej, bo to będzie porcja dla Piotrka, więc on może mieć dużo tłuszczu. Trochę zmniejszę, żeby te migdały się nie spaliły. Cynamon. I ze dwie łyżki erytrytolu. Całość wymieszam. Tak, żeby mi się to roztopiło w miarę. I słuchajcie, gotowe. To ma taki ciemny kolor przez cynamon, nie? Fajnie by było mieć taki głębszy talerz. I jeszcze przekroiłam jedną pyzę, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku. I myślę, że będzie to mega pyszne. Ale słuchajcie, tak jak mówiłam, to jest porcja Piotrka. A ja jeszcze sobie dodam skyra naturalnego, bo dzisiaj było słabiutko z białkiem, więc sobie ja zjem jeszcze to ze skyrem naturalnym. I słuchajcie, tym słodkim akcentem będę się z Wami żegnać w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że pomysły Wam się przydadzą. Teraz sezon na śliwki, więc polecam Wam zrobić takie kluchy albo te drożdżówki, które pokazywałam w poprzednim filmie. I słuchajcie, jeżeli lubicie kluchy albo boicie się ich robić, to się nie bójcie, bo jest to mega proste i wbrew pozorom szybkie w przygotowaniu, a ziemniaki możecie sobie też wcześniej ugotować, na przykład rano, żeby na południe czy na wieczór mieć już
ostygnięte. Dobra, ja już czuję, że się zawieszam, bo jest już późno, jestem zmęczona. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, bajo! Jeszcze się z wami łączę, bo muszę wam to powiedzieć, że musicie spróbować tych klusek z tym sosem migdałowo-cynamonowym, bo naprawdę genialne połączenie. Przez to, że nie dodawałam cukru do tych śliwek, to te śliwki są kwaśne i w połączeniu z tym migdałowo-cynamonowo-słodkim sosem mistrzostwo, naprawdę mistrzostwo.